Siemano, z tej strony Jaszek i witam was w kolejnym odcinku z... No, jak to było? Sąsiedzi z Piekłorodem, nie? Kontynuujemy dalej sezon pierwszy. Odcinek pod tytułem Szarlotka. Pycha Szarlotka, myśli sobie sąsiad, wkładając kolejny kawałek do kuchenki i palce lizać. Nie wolno jednak zapomnieć o higienie. Od czasu do czasu trzeba się wybrać do łazienki. Aud już czai się w kącie. Mamy 7 pułapek. Minimalny prestiż 65%, więc powinniśmy ogólnie dać radę. Od razu mówię, że nie wiem, czy tamten odcinek się przyjął. W sumie nagrywam od razu po tamtym. Mi się wydaje, że chyba za jednym od razu, jednym takim zamachem nagram wszystkie. Wszystkie odcinki z jedneczki. Dobra, bierzemy tutaj jeszcze skraj taśmę. Mydło. Zaraz będziemy się bawić. Tutaj coś jest? Też jest. Płyn na porost włosów i pianka do golenia. Dobra, już pamiętam, co tu trzeba było ogólnie zrobić. Tak więc zaraz zaczniemy świetną zabawę w tej grze. Dobra. Trzeba będzie tutaj to powoli schematycznie robić. Otwieramy lodówkę, patrzymy, coś tam jest. Chyba mi się wydaje, że tam nic nie było. Nie, jest jednak jajo. Dobra, bierzemy jajo. A tak, to było... To jeszcze pamiętam. Flamaster, tutaj to już nic. Pianka do golenia z bitą śmietaną. Zamiany, okej. Dobra, ten jeszcze poszedł pogolić. Spoko. Idzie teraz ciasto. Przynajmniej będzie się starał zjeść to ciasto. Szlak! Chyba już zapomniałem. Chociaż nie, chyba dobrze jest. Super glue z płynem po goleniu. Okej. Płyn na porost włosów z dezodorantem. Mydło. Fuck! Chociaż nie, uda się. Uda się, bo nie zauważyłem, że to on jajo wziął. Dobra, możemy się chować teraz i czekać na rozwój sytuacji w sąsiadach. No i tutaj trochę to na speedrunie robię jednak, bo trochę się tutaj pamięta i też niektóre rzeczy tutaj się na logikę bierze, bo ta gra to nie jest aż jakaś tam trudna. Wiadomo, że ta gra to jest bardziej dla dzieci, no ale mówię, lubię tą grę. I naprawdę bardzo przyjemnie mi się u nią gra, no i oczywiście to będzie dosyć krótka seria, no. Parę odcinków max. Cześć mama! Oj, sąsiad. No i tu będzie combo breaker w łazience, nie? Ja po takim combo to ja bym się załamał, sąsiad, na twoim miejscu. Ja bym się pociął, nie? Naprawdę. Dalej. Pięknie. Ślicznie, ślicznie. No oczywiście w trakcie już kolejnej rozgrywki będą się nam odblokowywać kolejne kondygnacje, czyli tam... Poddasze i piwnica. Pięknie. Dobra, naprawię klopa. Sąsiada to jest prawdziwy hydraulik. Dawaj. Pięknie. I combo breaker. Pięknie, 97%. Myślałem, że 100 będzie, no bo jednak gdybym dał to mydło tam, to miałbym 100%. Dobra, strzał w okienko. Sąsiad jest zagorzałym fanem piłki nożnej, nie znosi jedynie, gdy dzieci z podwórka trafiają piłką w jego kuchenne okno. A przecież dzień zapowiadał się tak pięknie, sąsiad siedział przy pianinie, od czasu do czasu rozkoszując się słodkim zapachem kwiatów. Ta ślanka trwałaby zapewne nadal, gdyby nie wszędobylski Woody. 8 pułapek, 70%. Zaczynamy. Tin, tin, tin. Nie, no muzyka to jest świetna. To jest coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Tyn, tyn, tyn. Witam ciebie Woody, witam ciebie sąsiedzie. Otwieramy standardowo szufladę, widzę, że tutaj kaleczy od razu muzyczkę. Sąsiad w torbie, była kula do kręgli.
Bierzemy mydło. Ale tu nic nie ma. Okej. Papierek. Dobra, idzie zaraz wąchać te kwiaty. Dlatego zaraz będziemy mogli iść jeszcze po ten przenośny telefon. To się zaraz tutaj zrobi. Joke'a takiego. Takie combo się zrobi zaraz. Dobra. Wchodź sąsiad na górę. Okej. Wlazłeś. Super. Mam nadzieję, że uda nam się szybko to zrobić. Na razie musimy tej temy pozbierać. Dobra, jest jajo. Szybko schodzimy na dół. Dobra, teraz możemy iść tutaj. Bierzemy przenośny telefon. Okej. No i dobra, teraz możemy ogólnie się zająć. Tutaj bierzemy mydło. Ciach. Aj, co ja daję? Tu jajo. Okej. Czekamy jeszcze tu chwilę. I zaraz zamienimy. Też nie wiem, czy na 100% to zrobię, ale 97% postaram się to zrobić. Dobra, używamy. Schodzimy na dół. Pięknie. Flamaster. Może się uda. Może się uda. Tutaj cuchnący ser. Pięknie się wypieprzył. Okej. I teraz powinna być gitara. Jep. I od razu dzwonimy. Się wkurzył sąsiad. Dobra, odbieraj sąsiad telefon, bo tu pornole trzeba by oglądać. Chciałem zamówić parę pornoli i dwie pizze. Tak. O kurde. Dobra. Jeszcze tutaj dawaj. Obrazek. A fuck, jeszcze kula. Mogłem sobie to później zrobić, no ale dobra. Może się uda. Teraz odda tą kulę. Zrzucim na łeb. Nie, na 100% nie będzie. Ja popełniłem błąd, mogłem poczekać, aż on rzuci tą kulą i wtedy mogłem zadzwonić, no ale człowiek uczy się na własnych błędach. Tu jeszcze pięknie. Piąty. Szósty. No dobra, spoko, spoko, no. Teraz będzie szósty dowcip. Siódmy dowcip, a ósmy... A! Tu jeszcze nuty. Zapomniałbym. Ale dobra. Jest ładnie. Zapomniałem o tych nutach właśnie. Sobie dopiero przypomniałem. Dobra, klop naprawiony. Teraz możesz sobie robić Fryderyka Chopin. Fryderyk Chopin, albo nie wiem, Sebastian Bach, albo Mozart. Jep. Pięknie. No, będzie 97%. A nawet nie, 94%. No ale dobra, znakomicie, jest ok. No i ostatni czas na kąpiel i zakończymy odcinek. Pod tytułem czas na kompiel. A, drażni tutaj sąsiad się kąpał. Z tego co pamiętam. Tutaj co jest? Klej, flamastry, czarna pasta, bo ty idziesz pierw na górę, czy idziesz... nie, chyba idzie po... Tak, właśnie idzie teraz ciasto robić. Znaczy ciasto, nie wiem, czy to ciasto, czy budyń, czy ciul, wie co. Ale dobra, to wszystko weźmiemy. Okej, teraz pewnie będzie szedł ogólnie. Tak, i będzie szedł się kąpać. Ale tutaj użyjemy kulki z pianą do kąpieli. Co tu jeszcze było? Klej z albumem ze zdjęciami. Okej. Mydło tutaj damy.
Tutaj jeszcze weźmiemy takie combo, trochę zrobimy, no ale powinno się udać. I jep, pięknie. Chwila, coś tutaj jeszcze trzeba było? Nie, tutaj już nic. O fuck! On będzie teraz żegł. Dobra, pójdzie żygoć. Także jest spoko. Trochę spieprzyłem sprawę. Trochę, aż za trochę. To szybko, żebym to zrobił, no ale powinno się udać. Szybko tutaj idziemy, zapchamy kibel. Bierzemy wodę. Pastę do butów z ręcznikiem. O fuck. Boże, żebym zdupczył teraz. Trzeba to powtórzyć. Dobra. Próbujemy ponownie. Dostaliśmy wpierdol od sąsiada, ale... Próbujemy jeszcze raz. Trochę, żebym to spieprzył. Fakt. Mój błąd. Mogę na początku pierwsze rzeczy zebrać. Tylko dobra, od razu szybko bierzemy, szybko na speedzie. Nie ma lipy. Bierzemy papier. Mydło. Wszystko tu bierzemy, okej. Idziemy na górę. Czekaj, może nie wiem, budyń zrobić, no co on tam robi, kurde. Ciulwie. Sąsiad, co ty tam robisz? Budyń pewnie. Okej, możemy wejść. Bierzemy butelkę. I tu jajo, okej. Teraz pewnie napuści wody, tak? Idzie czytać. No to dobra, spok. Powoli czas. Wziąć tutaj wodę. Okej. Wzięliśmy wodę, poczekamy jeszcze chwilę, bo teraz nie wiem. A, teraz idzie ten budyń robić, no to dobra. Czy budyń, kisiel, czy lwie? Na początek zaczniemy od tego motywu, bo i tak zaraz będzie szedł się kąpać. No właśnie. Dobra, to zrobimy takie combo. Pyk. Jajo. Wodę z wanny tutaj z butelką mleka. Dobra. Teraz będzie można tutaj właśnie kleju użyć. Fuck! Dobra, szybko, bo nie zdążę. Okej, no prawie się udało, no ale dobra. Takie trochę mniejsze combo będzie. Się rozsypał. Dobra, używamy tutaj rolki z raj taśmy. Pyk. Dobra. I teraz tutaj kulki z pianą. Dobra, schodzimy na dół. I czekamy jeszcze aż pójdzie się jeszcze raz kąpać. Teraz powinno być okej. No dajesz, sąsiad, dajesz szybko tutaj. Dodawaj tego, dodawaj. Trochę się spieni. Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Kozacko wręcz. Dobra, idzie teraz wodę napuścić. Zobaczy kolejną niespodziankę. Właściwie dwie. Pięknie. No i zaraz to jest ten środek na porost włosów. Użyjemy z wanną i... Powinno być good. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pięknie. Dupa cycki. No, napuść tej wody. Iść tam czytać. O fuck. Ole fart, ale żem zdążył. Dobra, mam chwilę czasu.
Ale powinienem zdążyć. Nie no, zdążę. Jest good. That is good. No. Gdzieś teraz wyżygać. Dobra, puścił bełta. Teraz pójdzie zrobić to ciasto, no i będzie chyba 97%. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo setki raczej nie będę miał. No dawaj, dawaj, dawaj. Czy będzie pięknie, czy nie będzie pięknie? Musi być pięknie. No nie ma innej opcji. Ale no, żebym sfailował wtedy, no fakt. No ale... Głupota ludzka nie zna granic, jak to mawiają, nie? No to się trochę koleś zdziwisz teraz, sąsiad. 330 FPS-ów, sąsiedzi z piekłorodem. Kozacko. Bom, bom, bom. Jaka małpa. Pięknie. A nie, 91% jednak. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. A jeżeli odcinek wam się podobał, fenomenalnie, cały sezon cieszył się ogromną popularnością, przyjęto cię gwiazdą telewizji, a widzowie przyznali ci nagrodę Złotego Sąsiada. Także jest bardzo fajnie, dostaliśmy złotą statuetkę za ten sezon. A ja się z wami w tym miejscu żegnam i zaczynam na zapraszam na kolejny odcinek, w którym to skończymy sezon drugi i zaczniemy sezon trzeci. Na razie i cześć.